Przechodzimy do kolejnego punktu, jakim jest zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwrotach części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lublin, położonej w Lublinie przy ulicy rejonu, przy ulicy Filaretów, ulica, dokument na druku 1555-1. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny nie odpowie. Czy to jest ten sam projekt, który już pojawiał się tutaj u nas na posiedzeniu? Tak, tak. Pani dyrektor? Tak, to jest ten sam projekt. A co jest przyczyną, że ponownie do nas wraca? Tak, numerem, żeby jednak przeszedł. Pani dyrektor ma głos, bardzo proszę. Znaczy trudno mi jest na to odpowiedzieć pytanie. Ja akurat nie odpowiadam jakby merytorycznie za tą część Wydziału Gospodarowania Mieniem, no, ale rozumiem, że taka jest propozycja, żeby państwo radni jeszcze raz się pochylili nad tym projektem. Domniemywam, żeby pani dyrektor zbytnio nie męczy, zbytnio panią szykuje. Tak, że to rozumiem, w gestii jest pana dyrektora Rachuluka, tak? Nieruchomości gminnych, tak, to podlega dyrektorowi Nachulukowi. Jak sam wydział, tak, ale no tutaj do tego, dlaczego stawiamy po raz drugi, nie umiem się powiedzieć. Pani przewodnicząca, chciałbym złożyć wniosek formalny. Tak, proszę. Odstąpienia od opiniowania w dniu dzisiejszym przez Komisję Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska z jednoczesnym wnioskiem o zdjęcie z porządku sesji najbliższych obrad Rady Miasta. Jeżeli nie zobaczę sprzeciwu, poddam projekt pod głosowanie. Poddam wniosek państwa pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest... Przepraszam. Tak, proszę. Odstąpienie od opiniowania i zdjęcie z porządku. Radny Piotr Popiel złożył wniosek o odstąpienie od opiniowania na dzisiejszym posiedzeniu komisji wspomnianego projektu uchwały. Uzasadniając? Bez uzasadnienia. Uzasadniając tym, że już to widzieliśmy. Oraz o zdjęcie z porządku obrad wspomnianego projektu uchwały. Więc taki wniosek poddam pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku pana radnego Piotra Popiela? Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie. No niestety, panie radny, pana wniosek nie uzyskał pozytywnej opinii. Będę ubolewać i płakać do białego rana. Czyli całkiem krótko. Ale nie w tej sali. Dobrze. Szanowni państwo, czy do tego punktu są jeszcze jakieś pytania merytoryczne? Jeśli nie, to ja to zasilony, pani przewodnicząca, ja będę miał jeszcze czas, ale już dzisiaj wystarczy. Jeśli nie, poddam projekt. Tak, pani radna? To pani radna mówiła, że się na sesję przygotowuje. Nie, ja nie chcę już, słuchajcie, no już jedno pytanie zadam, dlaczego to tak jest, że jeżeli zostały dwa projekty zdjęte, chyba bodajże na część czerwcowej sesji, wracają jak bumerang. Wiemy, że to nie jest zasadna sprzedaż, ponieważ są to działki atrakcyjne bardzo dla miasta. Może tam powstać urząd miasta w pięknym miejscu. Poza tym możemy nabyć na zasadzie zamiany gruntów z tym deweloperem, który był byłym przewodniczącym, jest już byłym przewodniczącym Rady Miasta, także chciałabym głośno powiedzieć, że media rozpisują się, sprawa jest bardzo kontrowersyjna i żeby uniknąć właśnie tych jakby takiego rozgłosu, powinniśmy rozsądnie podejść do tematu i nie sprzedawać terenów bardzo atrakcyjnych dla miasta. No musiałam to powiedzieć, bo jestem tutaj jakby prosiłam pana prezydenta,
żeby ten teren został zagospodarowany naprawdę i służył mieszkańcom na urząd, ponieważ obok też jest, są tereny Mosiru. Mosir też te tereny będzie sprzedawał, urządzał tam całkiem, tam jest już plan zagospodarowania przestrzennego bardzo intensywnej, wysokiej urbanizacji. Wiecie dobrze, że żeśmy to uchwalali. I niezasadnym jest sprzedawanie tak pięknych terenów i tak wartościowych dla miasta w takim miejscu, gdzie jest naprawdę dojazd, a uzasadnienie, które mówi, że nie ma urządzenia, to chyba dla tych radnych, którzy nie wiedzą, jak ten teren wygląda, więc zapraszam, żebyście Państwo sobie na ZANA zajechali i po inwest projektu zobaczyli obszar, przepiękny obszar, parcelę miejską, bardzo dużą, co jest nieprawdą, że to są małe skrawki i nie, jak usłyszałam tu od niektórych radnych, nie do zagospodarowania. To po prostu jest śmieszne uzasadnienie i ja się z tym nie zgodzę. To na siłę jest wciskanie, jakby wypychanie gruntów miejskich w ręce deweloperów i ja też nie mogę przejść do porządku dziennego z tym. Dziękuję. Dyrektor, szerokość tego gruntu, gdyby pani dyrektor była uprzejma powiedzieć, jaka jest? Nie, pani dyrektor. Przepraszam, ale jest, ja mam głos. Przepraszam bardzo, to są dwie uchwały i tu jest pięć działek na jednym obszarze. Pięć działek na jednym obszarze. Żadna. Szerokość działki, o której mówimy w tym projekcie uchwały? Niestety to jest tak nieregularna działka, do tego nie mam tutaj przy sobie jakichś takich możliwości pomiaru, nie powiem w tej chwili. To jedna z tych proponowanych działek ma taki bardzo nieregularny kształt. Nie ma wymiaru. Nie ma wymiaru. Rozumiem. Natomiast powierzchnia 0,026 hektara to jest ile metrów kwadratowych? Dziękuję bardzo. Pani jedna z naszych koleżanek chciała budować tam budynek użyteczności publicznej w postaci budynku dla urzędu. Dobrze, szanowni państwo, jeszcze taki urzędnik. Dobrze, szanowni państwo, jeśli nie ma więcej uwag merytorycznych, chciałabym poddać projekt pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Ja zatem nie zagłosuję, bo jestem przeciw. Przeciw. Kto jest przeciw? Głosuj. A ogłosia głosuj. Pani radna Małgorzato. A ogłosia, głosujesz czy nie głosujesz? Kto się wstrzymał? Ja przedłużam głosowanie. Ja jestem przeciw. Dobrze, szanowni państwo, zatem przejdziemy do kolejnego punktu, w którym jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lublin położonej w Lublinie przy ulicy Filaret w pobliżu ulicy Filaret. Dokument na druku 1556-1. Czy mamy jakieś pytania? Ja mam spostrzeżenie. Proszę bardzo. To hakma dla prezydenta miasta Lublin. Dziękuję. A można doprecyzować? Tak, stawianie tego projektu uchwały, jak i poprzedniego, to po prostu jest hańba dla prezydenta miasta Lublin. Rozumiem, dziękuję. Bardzo proszę, pani radna Schanowska. Pani przewodnicząca, jako osobę taką otwartą, ja panią bardzo szanuję, ale to, co pani przed chwilą powiedziała, że radna Suchanowska broni paru metrów działki, to jest bezczelność. A ja nic takiego nie powiedziałam. To jest bezczelność. Ja będę bronić i metra. Ja będę bronić i centymetra działki miejskiej. Ponieważ pani kpi sobie teraz, ponieważ rozdzieliliście na dwie uchwały pięć działek miejskich, które są w jednym obszarze na ZANA. Ja rozumiem pani radna, że to pani jest w projekcie. Proszę mi nie przerywać. Proszę mi nie przerywać, bo będę. Proszę mi nie przerywać. Ja nie życzę sobie, że pani teraz przerywała. W jakiś sposób oponować i bronić swojego dobrego. Ja nie życzę sobie, żeby pani mi odbierała głos, jakby pani go dała. Ja przepraszam bardzo, ale czy ja powiedziałam, że daję pani głos? Oczywiście. Podniosłam rękę. A ja nie powiedziałam, że pani może dostać głos.
Pani przewodnicząca, widzi pani, pani radna, to jest właśnie interpretowanie rzeczywistości i przedstawianie jej jako fakt. Bardzo proszę, ma pani głos. O niemożliwe, teraz pani już się wygadała. Rozumiem, że nie chce pani. Pani wprowadza w błąd mieszkańców miasta Lublina, że chodzi o parę metrów, więc ja bronię parę metrów. Wiedzcie o tym, że to jest pięć działek o różnej wielkości. Są to duże działki i małe działki, które tworzą jeden obszar. Jeden obszar. Ja nie mogę cię, kolego, przekrzykiwać. Naprawdę. Ja wiem, że chcesz dobrze powiedzieć, ale nie. To jest jeden wielki obszar dla spółki, która w tym momencie wystąpiła o zakup tego i wiemy, kto to jest. Wszystkie media o tym mówią. Wiemy, kto to jest. Nie kompromitujcie się, radni. Nie róbcie tego, bo to jest po prostu śmiech, że w ten sposób nie patrzycie już nawet na krytykę mediów. Nie patrzycie. Nie, w tym momencie nie chronicie dobra miasta. Nie chronicie własności miejskiej, która naprawdę na teren publiczny ta działka się przyda. Możemy zrobić zamianę gruntów, możemy dać inne tereny, z którego będzie ten deweloper zadowolony, a to zostawić na Urząd Miasta, którego zamiar został podjęty w budżetowej uchwale. W tym momencie już całkowicie dzisiaj słyszę, że Urzędu Miasta nie będzie. Będziemy płacić deweloperom 20 milionów rocznie za wynajem lokali pod Urząd Miasta. Tak deweloperzy zarabiają na, biorą do kieszeni publiczne pieniądze za wynajem lokali pod Urząd Miasta. Więc 5 lat trzeba, żeby było 100 milionów i żeby powstał urząd. Tak nam się opłaca wynajmować od deweloperów, a nie budować urząd. Dziękuję. Po prostu słów brak, po prostu nie chcę w ogóle się denerwować, bo to słów brak na tą straszną niegospodarność. Słów brak. Szanowni Państwo, choć jako humanista, to jednak osoba dążąca do precyzji, zapytałam o powierzchnię, co to znaczy 0,026 hektara. Uzyskałam tę odpowiedź. I tym samym przejdę do kolejnego punktu, o numerze 27, który poddam pod głosowanie, który rozpoczęliśmy na druku 15.6.1 i poddam pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Dziękuję serdecznie.